Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Luk Młody i to jest Valenheart, kolejny odcineczek. Zastanawiam się, co tu nagrać po tej przerwie, czy Kingdom, którego już dawno nie było, czy Valiant Hearts, już też dawno nie było Strongholda, ale mówię, przejdziemy jedno i będziemy kontynuowali drugie. Tym bardziej, że Kingdom jakby zginąłem, także jest zakończone jak na razie. Nie ma co kontynuować tam rozgrywki, także lecimy sobie z Valiant Hearts, bo też widzę, w miarę wam się podoba, także to już widzieliśmy w poprzednim odcinku. No i tutaj przy tym alarmie się zatrzymaliśmy. Ja jestem, jak możecie usłyszeć, jeszcze przeziębiony, chory, także nie ma kamerki, bo nie chciałbym was przestraszyć, odstraszyć i tego typu rzeczy. Także tak to wygląda. No cóż, biegniemy do przodu, bo tam nic nie widziałem, co by mogło być. Tutaj mamy już jakiegoś pomagiera, ktoś potrzebuje pomocy, okej. Pewnie do góry będzie można wejść, ale to pewnie z innej strony trzeba będzie może wejść do budynku czy coś. Dziecko. Matka bodajże u góry jest. No dobra, to nie biegniemy nigdzie indziej, tylko... Oho, tu jeszcze jest bomba. Oho, już za słaba kobicina. Podnieść może coś... O, widzicie, a jednak, kurczę, opłacało się to niszczyć, świetnie. Ale już coś pominąłem z tego, co widzę. Wybaczcie, od czasu do czasu sobie kasznę, no ale... Kurczę, no nie da rady inaczej. A, znowu będę musiał się bawić. No dobrze. O kurczę, tu mnie zaskoczyło już, a już chciałem patrzeć się na kamerę, a kamery nie ma. O, będzie oddychała? Będzie żyła, dobrze. Kurczę, przy piciu też potrzebuje pomocy. No, zacy. Idzie na razie jak spłatka. Jakoś nie mogę dojść do siebie. Nie wiem, co tu się dzieje, cholerka. O, dodała mi coś. Czy ja tu mogę spaść? Nie, nie mogę tam spaść, okej. Nie wyleczyłem się samemu. Teraz biorę antybiotyk, ale kurczę, jakoś tak, no nie do końca to wszystko jest. Cacy. Dobra, to tutaj... No w sumie mogłem wyjść i tu, byłem tam przecież. No ta bomba jest, jest, nic się nie da z nią zrobić. Ta dziewczyna ma maskę, co ona właściwie ma? Wcześniej nie zauważyłem. Cholerka. Dobra, czy tam ten facet, jeszcze wrócimy do niego, może on coś tam... Aha. Czyli nadal... Musimy iść cały czas do przodu po prostu, jak to Krzynówek mówił. I na pewno ktoś więcej będzie potrzebował naszej pomocy. Dość długo biegniemy. Klucz. A klucz? Jest. Tutaj pieska nie mamy. Tam nie przejdziemy. Także wszędzie musimy radzić sobie sami. Ciężko nie było. No wchodzimy. Czy jakieś znajdźki, coś? No tu się obawiam, że to się może zarwać pode mną. O, tam się majster. Nie ma znajdźki. No nie da się muru zniszczyć. Nie zdziwiłbym się, jak będziemy musieli to zarwać w jakiś sposób. Chyba, że nie. Dobra, do góry. Aż mi pad zawibrował. Aha, co muszę uzupełnić teraz wszystkie te? No to tu to małe nie będzie. To na pewno nie będzie to małe. To małe, jak już to będzie tu. Aha. Oho. I ona taką... Kurczę, przekładnie, przekładnie, dobrze mówię? Da radę sa... Nie, to chyba nie widzę. No, to już prędzej.
No ale nie trybi jeszcze. Nie wiem, to będzie do bicia na alarm, czy jak? Tam jeszcze jest. What? A to dobre. Pobudka, osiągnięcie, świetnie. Dobra. Chyba to będzie musiało być w ten sposób. Właściwie koło zębate, o, nie przekładnia, może tak. Dobra, cacy. Powinno to zadziałać. Oho! Od tego to się nie spodziewałem, wam powiem. Ej! No właśnie. No właśnie, ten paku. Nie przeszedłeś... No nie przeszedłem w drugą stronę, ale żem to skopał, czyli już... no już nie pójdę tam w prawo, czyli tam nie zdobędę znajdźki żadnej i tak dalej. Będę musiał to sobie przejść jeszcze na nowo. Samemu. O, w ten sposób, świetnie. Czyli pomożemy kolejnemu pacjentowi. No niestety się, widzicie, wrobiłem bambuko, zamiast przejść po tym moście, to nie. No bo po co sprawdzać wszystko? Do przodu, do przodu. O, tu mnie z X-em teraz zaskoczyli. Tylko dwa. O, będzie łamała. Nie, nastawiła. Dobrze. Na razie nic skomplikowanego. Kurczę, ona to jest hardkorowa. Wszystko na żywca, tam napiernicza. No dobra, no gdzie ja mam dalej iść? Tutaj? Wespniesz się? Nie, po co? A może coś tam jest? Nie, nic tam nie ma. Dalej w tą stronę? Też nic nie ma. No tak już nie możemy użyć. No to co, do góry? No co, się nie przewietrzyło raczej, no właśnie. Wow, fuck! No nie, no to tak działa? No nie, no tak to ja nie chciałem. No. Kurde, o co... Dobra, patrzcie, na nowo muszę iść. A po co ja tu mogę wejść, skoro... Skoro nic tu nie ma. Czyli nic właściwie nie straciłem. Tylko czas. Ale to, że to załatwiłem po prostu profesjonalnie. Tym bardziej, że nie wziąłem przekładni z dołu. Teraz tak coś mi się wydaje. Ja pierniczę. No to teraz to zmuliłem, wam powiem, naprawdę. Szybko teraz będziemy to robili. Ale że aż tu mnie cofnęło, no to już jest chamstwo. Już nie muszę tego trzymać, ok. Montuj kobitko. Wiem, co mam robić. To wszystko tutaj będzie. Dziwne, że tamten leży, no co prawda leży na ziemi i tam nie ma bezpośredniego kontaktu jakby z tym trującym gazem, ale kurczę, jednak leży tam i nic mu, i jakoś żyje. A ja ledwo dotknąłem, bo zamiast, myślałem, że to wiecie, tak będzie, że się truje i nagle bym mógł zginąć, a tu od razu, buch, leży, trup. Czyli tu nic nie zrobisz, tu nic nie zrobisz. Uciekli, czyli jeżeli uciekli, to jeżeli temu pomożemy, to do tych najwyżej uciekinierów będę musiał się udać. Nie, też trochę dziwne jest to, że tu dobra, przewietrzyliśmy, pomogliśmy mu, ale go zostawiamy. Dziwna sprawa. No i na nowo zabawa, kurde. Ale. Dobra, rachu ciachu, robimy teraz dwa. Małe pstryknięcie było.
Wow. No, za szybko chciałem. Nie, targamy go gdzieś dalej. No nie. A i tu jest wejście. A, no widzicie, wcześniej tego nie zauważyłem, czyli znowu się patrzę na kamerę. Czyli trzeba było tak zagrać. No tutaj. Dobra, zostawiam. Nie ryzykuję wejścia tam. Znowu kipnę i tyle z tego będzie. Tam raczej nic nie było. What the fuck? Pogięło? Czyli tu nic. Nie ma znajdźki. Nie ma. Dziwne, że tyle biegania na pusto. Naprawdę. Aha, czyli to mogę przestawiać. No, czyli pewnie tu, żeby móc wejść. No dobra, pójdźmy może najpierw tu. Bo tu chyba było jakieś wejście, no właśnie. Nie ma nic, pusto. Do góry. Jest. O, na razie po kolei idzie. Całkiem dobrze. Aha. O. Kurczę, tak jak właśnie patrzyłem, że ten obraz jakoś dziwnie patrzy na mnie. Okej. Okay. O, tu znowu zdjęcie tego. Dorobili mu wąsa czy brodę? Albo podobny gościu do tej do tego jej ojca? No właśnie. No właśnie tam. A gdzie ten obraz spadł? Jak ja mam się dostać do tej kobiciny tam w ogóle? Dziwna sprawa, naprawdę. A mamy obraz. Aha, obraz po prostu sobie poleciał i tyle. No super, kolejna znajdźka. Kolejny obraz zniszczyłem. No nie mówcie, że pójdę dalej i co? No przecież tamtej kobiecie jakoś muszę pomóc. Proszę, pójdę, uderzę tam w ścianę, ale to chyba nic nie da. Może, no może będę musiał się po nią wrócić, czy coś. No nic tu nie da, no nic tu nie daje. Tak. Cześć. Żona była. No nic tutaj nie daje, no. Być może zaraz się okaże, znowu coś pominąłem, ale chyba nie. To jest po prostu zawalone. Wejście tutaj, to na pewno jest to wejście. No dobra, no zobaczymy. Ale tu podejrzewam, że to jest po prostu dal... A, tu może coś... A, może będę mógł wejść? Nie. No zobaczymy, no zejdźmy na dół, zobaczymy co się będzie działo. Kolejny obraz. Ale co z tymi obrazami? Dlaczego je mogę bić? Dziwna sprawa, wam powiem. Aha, dobra. Cholera, wiem już. 8. Wszystko jasne. 1, 4. A co to ma być? 2, 6. 2, 6, 1, 4. 2, 6, 1, 4. 2, 6, 1, 4. Dwa, sześć, jeden, cztery, czyli 6, 4. 6, 4,
8. Źle. No dobra. No jak to? 6, 4. Co tu chodzi? Dobrze, to w tej kolejności. Okej, cacy. Kurczę, jestem mistrzem, moi drodzy, łamania sejfów, także coś wspaniałego, coś niesamowitego. Mogę iść i wiecie, obrabować bank czy coś. To będzie zabawa dopiero. Kurczę, znowu. No już myślałem, że znowu jakieś tajne zagadki. Granaty. Czy ja przypadkiem. To jest granat, to co ja mam? A nie, to jest wajcha, czyli muszę do góry iść, żeby wyciągnąć granaty. I później powysadzać to, co tam można powysadzać. Czyli na tym to tu polega. Świetnie. Już się obawiałem, że będzie więcej kombinacji, bo te cyfry rzymskie były. To mówię, to dopiero byłaby hecena, ale na szczęście nie. Znowu? Biegnij! Aha. Aha. No patrzcie, ja na zaraz będzie żyła. O matko. Co ty, kurna, w miejscu biegniesz? Kobieto, garnijże się. Ja pierdzielę, ale się narobiło teraz, no. Ja pewnie będę musiał rzucać z zewnątrz, żeby wrzucić do środka. No, masakra. No, łap, łap. Granate. Okej, okay, jednego tylko mogę wziąć, no szkoda. Tu nawet nie będę rzucał, rzucę tam. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Chyba ta. No. Czyli jednak tam. Nie tu na dole. Tylko wiecie, to był w sumie nie wybuch. Nie wiem, czy to są tylko biologiczne bronie, czy o co tu chodzi. Bo jeżeli to był nie wypał, no to jakby to pizgło po tym granacie, to tam powinno to wszystko rozsadzić, no ale kobitka żyje, także... Ale tu mnie teraz chcą załatwić sposobem. Okej, dałem radę. Ale mi córa tam płacze, kurczę. Masakra. Co ona tu gadała? Niby tutaj... Ją reanimuje, o co tu chodzi? Okej, okay, uratowana. I wstała nawet. To her, that her father, an imminent scientist, had been kidnapped by Baron von Dorn. A on został porwany, a nie pomaga mu. Anna set out in pursuit of the Baron and encountered Emil and Freddy. O, wskoczyli przed auto. Dobrze mnie rozjechało. They had survived the enemy's wrath. Their bombardments, gas attacks. To się powoli do końca chyba zbliżamy. Now, with her father within reach, Anna wasn't going to let him slip away. Tutaj zestrzeleni przez Frediego. Oho! On to przeżyje w ogóle? Teraz mamy pieska do dyspozycji. Taka heca. No cóż, moi drodzy, 19-20 minut idealnie w czas. Po prostu dalsze losy Anny, Frediego i nie pamiętam ojca. Dowiemy się w przyszłym odcineczku.
I tyle. To by było na dziś. Dziś to koniec. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że już będzie kamerka i już będę w pełni zdrów, żeby móc dla Was nagrywać wszystkie inne materiały. Także do zobaczyska, trzymajcie się, cześć, miłego.